Dziś oficjalnie rusza kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi. 16 listopada wybierzemy prezydentów miast, wójtów, burmistrzów oraz radnych sejmiku wojewódzkiego, gmin i powiatu. W tarnowskim starostwie wybranych zostanie 29 radnych. Zapytaliśmy obecnych członków rady, jak ich komitety przygotowują się do wyborów. Ugrupowanie obecnego starosty liczy, że uzyska podobną liczbę mandatów jak 4 lata temu. Nasze plany są ambitne, można powiedzieć. Chcemy, aby obecny klub liczący 11 osób w komplecie zjawił się ponownie w następnej kadencji. Popieramy starostę obecnego Romana Łucarza. Uważamy, że jest najlepszym z dotychczasowych starostów, jacy byli w powiecie tarnowskim od początku istnienia, czyli od 15 lat istnienia powiatu tarnowskiego. Kampanię będziemy robić w różnych formach, multimedialną, w prasie, ale również przede wszystkim spotkania z wyborcami. Liderami w większości okręgów wyborczych są aktualni radni w tej kadencji. Polskie Stronnictwo Ludowe opierać się będzie na doświadczonych samorządowcach. Tak jak do tej pory, na pewno Polskie Stronnictwo Ludowe wystawi swoich kandydatów w wyborach do Rady Powiatu. No oczywiście będą to ludzie w środowiskach sprawdzeni, będą to ludzie godni zaufania, będą to ludzie, którzy dla lokalnych społeczności uczynili już wiele i mają plany na dalszą działalność tak na niwie lokalnej, jak i na szczeblu powiatu. Platforma Obywatelska na swoich listach oprócz osób związanych z obecną radą postawi na osoby młode. Osoby, które są w obecnej radzie, będą na listach na czołowych miejscach, bo są to osoby, które swoją pracą udowodniły, że do Rady Powiatu się nadają i że mogą w tej Radzie jeszcze dużo rzeczy wnieść do tej Rady i do pracy Rady i do tego, co się dzieje na powiecie, więc a pozostałe będziemy znali niedługo, także... Będą jakieś nowe osoby, będą jakieś znane nazwiska? Nie, no myślę, że zawsze się pojawią nowe nazwiska, nowe osoby, bo to tak jest, że młodzi też, młodsi chcą też troszkę popracować. Także myślę, że na pewno będą nowe nazwiska. Niemniej jednak wejście do Rady Powiatu nie jest taką łatwą sprawą. Trzeba być osobą rozpoznawalną, trzeba troszkę w życiu pokazać, że jest się zaangażowanym w życie lokalnej społeczności. Nie jest łatwo zdobyć mandat w powiecie. Politycy związani z Jarosławem Gowinem będą startować pod szyldem Komitetu Ziemia Tarnowska. Do powiatu wystawiamy Komitet Wyborczy Wyborcy Ziemia Tarnowska. Do województwa będziemy kandydować wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością, natomiast do powiatów nie chcemy, aby partie polityczne w powiecie zajmowały się polityką, bo powiat ma służyć mieszkańcom i gmina, a nie politykom. Tak, mamy listy gotowe. Jutro na konferencji ogłosimy kandydata na prezydenta Tarnowa, kandydatów na burmistrzów, na wójtów, również na radnych powiatowych. Z powiatem tarnowskim pożegna się wicestarosta Mirosław Banach, który w tegorocznych wyborach wystartuje do Rady Miasta Tarnowa. Ja myślę, że nieraz trzeba zmienić, trzeba wspomóc Tarnów, bo tam się to dzisiaj troszkę pogmatwało. My nie możemy sobie wyobrazić rozwoju subregionu bez dobrego rozwoju Tarnowa. Tarnów jest kluczem do rozwoju subregionu, no i też powiat nie będzie się dobrze rozwijał, gdy w mieście nie będzie dobrego zarządzania i jakby miasto się nie będzie dobrze rozwijać. Tu musi być ścisła współpraca i stąd decyzja o tym, żeby miasto wspomóż jakby, no, tak to traktuję, że uważam, że moja osoba może dużo wnieść nowego do miasta i do tego, co się będzie działo w mieście. Jestem mieszkańcem teraz miasta Tarnowa. Większość komitetów już ma przygotowane listy z kandydatami. W najbliższym czasie powinniśmy poznać konkretne osoby, które startować będą do Rady Powiatu Tarnowskiego.